Plutycze, mała wioska na Podlasiu, przez gospodarstwo Gienka i Andrzeja sławna na całym świecie. Bardzo fajnie. Generalnie bardzo ładna wieś, jedynie ich gospodarstwo jest w takim stanie, no w takim stanie jest jak widać. Reszta domów jest naprawdę przepiękna, odmalowana, piękne ogrody, piękne kwiaty. Naprawdę robi wrażenie. Mała wioska, bo przejeżdżamy nią jedynka, dwójka, trójka i już po wiosce. Ale generalnie bardzo ładna okolica, bardzo ładne krajobrazy, jak tam się jedzie. Pola, góry, górki, no nie góry, górki. Bardzo fajnie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No a styl, styl, wygląd, sposób bycia Gienka i Andrzeja naturalny. Zrobili z tego naprawdę niezły pomysł na interes życia. No, przyjeżdżamy, najpierw musimy zapłacić wpisowe, co łaska, nie mniej niż 1000. Nie no, żartuję, ale monet nikt tam nie wrzuca, przeważnie papiery jakieś, czyli no wyższe nominały. No, potem możemy zakupić, zakupić możemy koszulkę z Gienkiem i Andrzejem, magnesy na lodówkę, otwieracze do piwa. Naprawdę, naprawdę rozkręcili interes całkiem nieźle i my byliśmy około godziny tam ze znajomymi i było naprawdę, myślę, około 50 osób. No, naprawdę. Kolejki, matki z dziećmi w wózkach, no, młode osoby, stare, furami takimi przyjeżdżają, że naprawdę szacun. Pewnie ta wieś nie miała tylu aut zacnych na swoim asfalcie, co teraz. No i naprawdę rozkręcili tam niezły biznes. Myślę, że to nieodnawianie podwórko w błocie to jest też celowe działanie, ale w sumie raczej oni są przyzwyczajeni do takich warunków życia. No. Tak to wygląda z mojej perspektywy. To jest moja subiektywna ocena i myślę, że nie jeden człowiek, który tam pojedzie i to zobaczy, się zgodzi. No, banery reklamowe na zewnątrz, no, biznes pełną gębą, ale szacun, no, z czego mają tam żyć, nie dziwię się, bida, no. Ale z tego, co rozmawiałem z sąsiadkami, od której tam wziąłem ogórki i kurki, to pozmieniało im się w głowach od tego gwiazdorstwa, sławy, no, inni ludzie. No ale cóż, jest, ale no generalnie do czego zmierzam, fajne miejsce, żeby odwiedzić, w sobotę, niedzielę się przejechać, ale nie jako cel podróży, bo można to w drodze powrotnej zahaczyć, przypuśćmy, z Podlasia są fajniejsze miejsca na Podlasiu niż to gospodarstwo, no, generalnie jest dużo mniejsze niż na zdjęciach w telewizji, no. Także tak. Pozdrawiam.